Udało prawie się osiągnąć cel. Mówią mi, że oszalałam. Ja mam to gdzieś. Dzień dobry, ja nazywam się Monika Karolina, a to jest kanał Nowe Historie, który w założeniu ma być poszerzeniem instagramowego konta o tej samej nazwie. Link do profilu znajdziecie oczywiście w opisie. A ja zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie Tubi Watcha z ubiegłego roku dotyczącego seriali. I oczywiście tak jak w ostatnim tego typu filmie ustalimy też nowy Tubi Watch na przyszły sezon, czyli na okres powiedzmy rok szkolny 2023-2024. Ja daję sobie na obejrzenie tych seriali rok. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. W każdym z tych seriali jest oczywiście inna liczba sezonów, odcinków, więc może być różnie, bo są krótsze, jak i strasznie długie produkcje. Długość odcinków też jest różna, ale o tym. Porozmawiamy później, przejdźmy najpierw do podsumowania, do takiego wrap-upu serialowego. W ubiegłym roku postanowiłam sobie, że obejrzę 12 seriali, które, tak jak mówiłam, mają różną liczbę sezonów, różną liczbę odcinków i są też różnej długości, tak po prostu czasowo, jako każdy odcinek osobno. Z częścią mi się udało, z częścią mi się nie udało, więc tak już na wstępie. W ubiegłym roku postanowiłam sobie, że obejrzę 12 seriali, z czego pierwszych sześć miało już premierę, cztery kolejne dopiero miały mieć tą premierę pierwszego sezonu i dwa ostatnie miały mieć premierę kontynuacji, czyli drugiego sezonu. Od razu na wstępie powiem, że nie udało mi się obejrzeć trzech produkcji, z czego jedna w ogóle jeszcze nie wyszła, więc no nie uznaję tego za swój błąd, tylko bardziej za błąd w informacjach, które były podawane, dlatego, że inaczej było to zaplanowane, a serial został jednak przesunięty. No było to po prostu niedookreślone, myślałam, że się w tej pierwszej połowie roku z tym serialem, a on wyjdzie dopiero na jesień, już znamy datę jego premiery, więc już tak nie trzymając was w jakiejś niewiedzy, jest to serial y, Koło czasu sezon drugi, który, tak jak mówię, już jest zapowiedziany, że we wrześniu. Rusza i będziemy mogli go oglądać prawdopodobnie co tydzień po jednym odcinku. Jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się troszeczkę mylić. Prawdopodobnie będzie tak, że najpierw wyjdą dwa pierwsze, a później już będzie wychodzić po jednym. Dwoma pozostałymi serialami, których nie udało mi się obejrzeć, to przyznam, że są seriale, których nawet mi się nie bardzo chciało zaczynać, chociaż miałam czasami taką myśl, że może dzisiaj zacznę, Mo może to właśnie dzisiaj jest ten moment. Moment. Ale ten moment jednak nigdy nie nastał przez cały ten rok. Ostatecznie nie obejrzałam cały czas Gry o Tron, a co za tym idzie nie obejrzałam też Rodu Smoka, bo nie będę oglądać tego serialu bez obejrzenia Gry o Tron, a Gry o Tron nie chcę oglądać dopóki nie przeczytam książek, a co za tym idzie mam na razie przeczytaną tylko pierwszą część, więc e, chciałabym obejrzeć tylko pierwszy sezon, jeśli coś, więc to się pewnie bardzo rozciągnie w czasie, aczkolwiek z tego co wiem to różnica między Książką a serialem są na tyle duże, że nie byłoby to jakąś wielką ujmą, gdybym obejrzała ten serial bez czytania książek. Ale ja wolę najpierw książki. Co do rodu Smoka, nie zachęca mnie on jakoś tak, żebym chciała czytać te książki, więc po prostu jak już przeczytam kiedyś całą grę o Tron i obejrzę całą grę o Tron, to wtedy zabiorę się za ród Smoka, który prawdopodobnie będzie już wtedy skończonym serialem, ale no cóż, bywa i tak. Nie uważam, żeby to była jakaś. Jakaś wielka szkoda, zwłaszcza, że mam HBO i nie zamierzam z niego póki co rezygnować. Myślę, że przez najbliższych kilka lat. Ale przejdźmy może do tego, co zdążyłam obejrzeć. Pierwszym na mojej liście był serial Sandman, który do pierwszej połowy bardzo mi się podobał był mega klimatyczny. Później coś się wydarzyło w tym odcinku nie jestem pewna, który to był odcinek dokładnie co do numeru ale w tym odcinku tu który był w tej kawiarni, w której była tak jakby pętla czasowa. Tam się coś wydarzyło, on mi się bardzo podobał ten odcinek, ale wydarzyło się coś tam tak dziwnego, że jakoś inaczej już później mi się oglądało. Mimo wszystko ostatni odcinek i jeszcze ten odcinek dodatkowy o pisarzach bardzo, bardzo na plus i podniósł mi troszeczkę moją opinię o tym serialu. Więc serial Sandman bardzo mi się podobał. Polecam wam go do oglądania. A tymczasem czekam na kontynuację, i kiedy już będzie wiadomo, kiedy ona się pojawi, to mam nadzieję, że będę mogła ją dopisać do listy seriali, których chcę obejrzeć. Serial Trickster udało mi się obejrzeć, tak troszeczkę rzutem na taśmę bo przypomniałam sobie, że przecież ja go mam na tej liście, więc pasowałoby go obejrzeć, a troszeczkę o nim przez cały rok zapomniałam. Nie obejrzałam go, tak jak mówiłam, w tamtym filmie na jesieni. Obejrzałam go w, na początku wakacji w tym roku, zaraz po sesji. Podobał mi się. Szkoda, że został anulowany, dlatego że wyczytałam w sieci, że miał mieć kontynuację, planowany był drugi sezon, bo tak jak kiedyś pisałam na Instagramie, to jest na podstawie trylogii książkowej kanadyjskiej pisarki, która przynależała, do rdzennego plemienia Kanadyjczyków. Nie jestem pewna, jakiego, więc mówię, wolę powiedzieć tak na około. I książek jest trzy. Prawdopodobnie sezonów też miało być trzy, ale no wyszło tak, że skończy się na pierwszym, dlatego że ten serial już kilka lat temu, chyba dwa lata temu, został anulowany tak na amen. Wielka szkoda, bo dla mnie to było ciekawe doświadczenie poznać takie kanadyjskie, rodzime wierzenia. Wiem, że one są bliskie z rodzimymi amerykańskimi wierzeniami, ale jednak wciąż nie mam tej takiej wiedzy powiększonej, żeby to było dla mnie coś, nie wiem, zupełnie nudnego. Zresztą to nigdy nie jest tak, że nawet jeśli posiadam wiedzę na temat jakiejś kultury, na temat jakichś wierzeń, to że nagle to będzie dla mnie jakieś nudne. Nie liczy się forma przedstawienia, a tutaj ta forma była bardzo ciekawa, bardzo podobało mi się to, jakie zmiany zachodzą w głównym bohaterze. Bardzo podobają mi się działania i w ogóle interakcje między postaciami. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi się, na przykład. Właśnie po materiał źródłowy, czyli po trylogię Trickstera. Chciałabym poznać zakończenie tej historii, bo to, co się wydarzyło na ten moment w serialu, było bardzo zachęcające do kontynuowania tej przygody. Następnie na mojej liście PAMENTOMI, czyli serial, który ukazał się na bodajże Hulu. Ja oczywiście oglądałam na Disney Plusie, dlatego że no Hulu w tym momencie należy do Disneya. Był to dziwny serial, jak mam być szczera, i bardzo mi się nie podoba to. Że jak się później dowiedziałam z dokumentu o Pameli Anderson, ten serial został nakręcony bez żadnej jej zgody. I ona nie jest zadowolona, że on powstał. Nie wie dlaczego on w ogóle wywleka tą sprawę z przeszłości na światło dzienne. Powiedziała, że nie chce go oglądać, że nie będzie go oglądać i ma nadzieję, że ten serial nie wpłynie jakoś na jej aktualne życie. Jest to dosyć przykra perspektywa, dlatego że ja początkowo myślałam, że to jest za zgodą osób przedstawionych w tym serialu. A tutaj, tak naprawdę, twórcy w pewnym sensie robią dokładnie to samo, co osoba, która dystrybuowała ten materiał jako pierwsza do sieci. Więc nie podoba mi się to, że w pewnym sensie te osoby ponownie zostały wykorzystane, w jakiś sposób zarabia się na ich nieszczęściu pieniądze, mimo że no one nie, nie, nie wyraziły w ogóle na to zgody. Serial, był specyficzny. Gdybym miała to oglądać tydzień po tygodniu i zaczęła oglądać od pierwszego odcinka, to już bym do tego serialu nie wróciła, bo pierwszy odcinek był najgorszy. Był nudny, nie lubiłam w ogóle tej postaci, tego budowlańca. Miałam go dość. Chciałam po prostu jak najszybciej przejść do historii Pameli i Tomiego. Co do aktorów, charakteryzacja była mega. I myślę, że w dużej mierze pomogła im się wczuć w postaci. Sebastian Stan też, Sebastian Stan. <laughs> też mówił o tym w kilku wywiadach, że on chodził w tych tatuażach także poza planem, na przykład jak chciał sobie iść gdzieś kupić kawę na mieście albo coś i już miał te tatuaże namalowane, a mieli na przykład przerwę między porannymi zdjęciami a wieczornymi zdjęciami, mieli cały dzień przerwy. On tego z siebie nie zmywał, w żaden sposób nie usuwali tych tatuaży, tylko chodził z nimi, żeby się lepiej. Lepiej wczuć w tę postać, żeby zobaczyć, jak się ludzie zachowują wobec osoby właśnie z taką ilością tatuaży. I na przykład Sebastian twierdzi, że inaczej się ludzie zachowywali w stosunku do niego, na przykład podczas świadczenia jakichś usług, typu właśnie sprzedawanie kawy, że traktowali go bardziej może nie tyle z większym szacunkiem, ale z większym takim respektem, bardziej poważnie. Sebastian mówi o tym, że oni byli more serious, więc byli po prostu bardziej uważni wobec niego, tak jakby. Jeśli miałaby powiedzieć, jak te postaci zostały oddane, to wydaje mi się, że jednak Lily James była jednak dosyć leniwa w tej kreacji. Mam wrażenie, że nie próbowała zagrać Pameli Anderson, tylko, że próbowała coś zagrać, ale ja nie jestem w ogóle jej jakąś fanką. Troszeczkę mi przeszkadza jej gra aktorska w niektórych filmach. Chyba do tej pory najlepiej odzbieraną przeze mnie jej rolą była rola w Rebece, ale jakoś ona nigdzie mnie nie zachwyca nigdy. Mam wrażenie, że ludzie się nią zachwycają, a ja w ogóle nie wiem dlaczego, ale może jeszcze kiedyś trafię na coś, w czym ona gra i rzeczywiście mnie zachwyci. W sumie to chciałabym, bo jestem ciekawa, skąd się bierze ten fenomen. Jak wiecie, ja Sebastiana lubię jako. Osobę jako człowieka, gdzieś tam z wywiadów właśnie, z tego jak żyje. Jest to po prostu taki miły, swojski chłopak w moich oczach. Być może pomaga to, że jest z Europy i tutaj troszeczkę miałam taką zupełnie inną perspektywę na niego, nie? Jednak był Tomim, który jest dosyć kontrowersyjną postacią. No, jest gwiazdą Roka. Byłam ciekawa, czy nie będę mieć jakiegoś takiego zgrzytu, ale on jest tak jakoś ucharakteryzowany, że ja w ogóle nie odbieram go przez większość czasu jako Sebastiana. Nie jestem w stanie też powiedzieć, na ile to jest dobrze odwzorowana postać. Nie śledziłam nigdy jakoś bardziej Tomiego. Gdzieś tam z muzyki znałam jego band, ale tak poza tym nie śledziłam go jako osoby. On nie był dla mnie interesujący po prostu. Także ciężko mi ocenić, ale jako taka gwiazda roka Sebastian wykreował całkiem ciekawą postać. Ja się trochę na tej postaci zawiodłam tak w końcowych epizodach, bo on przez większość czasu był bardzo wspierającym partnerem, bardzo rozumiał potrzeby Pam i motywacje Pam. Rozumiał, że dla niej jest to ważne, żeby pozbyć się tego materiału wideo z sieci, z obiegu w ogóle jakiegokolwiek. Natomiast później w dosyć głupi sposób, bardzo szybki i nie do końca wyjaśniony Zachodzi w nim przemiana i on już nie jest taki wspierający, on już nie chce jej pomóc, tylko stwierdza, że okej, okay, ja to w sumie przecież. Co tam, że mój goły tyłek lata po sieci i widać na nim różne rzeczy, okradziono mnie z prywatności. Ta przemiana, ja rozumiem, że ona była potrzebna dla scenariusza, ale uważam, że została źle napisana. Gdyby od początku, gdybyśmy wiedzieli, że jemu to w zasadzie nie przeszkadza, it's not big deal for him, to okej, okay, ale my nie mamy takich od początku, tylko dopiero gdzieś później właśnie się to pojawia. Co do samego serialu, mam wrażenie, że on miał troszeczkę oddać Pameli Anderson, co się chyba nie do końca udało, skoro ona jest niezadowolona z tego, że w ogóle taki serial powstał, ale rzeczywiście widzę, że tutaj jest postawiony dosyć duży nacisk na to, że dla niej to jest ważne. Ktoś okradł ją z rzeczy, które były bardzo prywatne dla niej, które ona bardzo chciała uchronić przed światłem. Dziennym, a tutaj się one ukazały. No, taka prawda, że tak jak została sportretowana ta postać, było to ciężkie myśleć sobie, co jeśli moje dzieci kiedyś to zobaczą albo coś takiego. Ale taka prawda, że to, co było na tych kasetach, nie było niczym złym. W dużej mierze właśnie wypowiadano się o tym, jak czuła jest ta kaseta, że to tak naprawdę nie jest taka. Typowa sekstaśma, tylko to jest bardzo ujmujące, bardzo urocze w pewnym sensie, bo widać, że oni się naprawdę w sobie zakochali. Po prostu zostały im te najbardziej czułe, najbardziej urocze momenty odebrane w taki sposób. Rozgadałam się, a to niedobrze, bo wyjdzie mi kilometrowy odcinek i znowu będę musiała go ciąć, żeby mi wyszło mniej niż pół godziny. Następnym serialem jest I Know What You Did Last Summer. Obejrzałam go też gdzieś na początku wakacji, już nie wiem kiedy dokładnie. Ładnie, ale obejrzałam cały serial naraz, w jeden dzień. On ma 8 odcinków, każdy po godzinie, więc tak sobie przysiadłam przy tym komputerze i już tak zostałam. Moim zdaniem super, świetna propozycja na jesień, na taki spooky time, już przed Halloween, żeby sobie odpalić. Ciekawa sprawa, utrzymane w bardzo fajnym, w bardzo takim... Dla mnie przyjemnym nastroju takiego lekkiego mroku. Cały czas się zastanawiamy, kto, dlaczego i w ogóle jak to się dzieje, że jest w stanie ich tak prześladować. Zastanawiam się, czy będą chcieli twórcy robić kontynuację. Mam nadzieję, że nie, aczkolwiek w ostatnim odcinku to, co się dzieje, to ja miałam wrażenie, że główna bohaterka ma zamiast mózgu między uszami tylko taką niteczkę, która trzyma uszy, żeby nie odpadły. I ja się zastanawiałam, co tam się dzieje pod tą czupryną, że ona się decyduje na takie decyzje, bo ja myślałam, że no oni byli już tak blisko rozwiązania tej sprawy. Już wszystko wyszło na ja, wszystko było wiadome i ona decyduje się na taką rzecz, że ja miałam takie... Puch. Mózg mi po prostu eksplodował. Nie wiem... Dlaczego? Ale było to bardzo ciekawe, i uważam, że to jest jedna z lepszych, lepiej napisanych może tak. dram takich nastoletnich, właśnie w jakimś kontekście tajemnicy, zastanawiania się, kto i dlaczego nas prześladuje. W sumie to ukryliśmy ciało, ale nie chcemy, żeby to się wydało. Na razie całkiem nieźle idzie nam ukrywanie, więc może nam się uda tak robić dalej. No, jest mało. Takich seriali, mam wrażenie, do tej pory takim moim ulubionym, ale to dawno oglądałam i jak teraz zaczęłam wracać do tego serialu, to mi trochę ciary żenady przechodzą przez plecy. Do tej pory lubiłam bardzo słodkie kłamstewka, bo dopóki tam nie wjechał ten motyw, powiedzmy paranormalny, to ten serial był mega, po prostu tak trzymał w napięciu. Cały czas się zastanawialiśmy: O, to ten, nie, to może tamten, to może ktoś inny. To znaczy zakończenie jest kompletnie niesatysfakcjonujące, przynajmniej dla mnie, takim się okazała A, ale też zdaję sobie sprawę, że po prostu świat się zmienił po prostu przez te kilka lat. To widać. Ale na tamten moment to był najlepszy serial tego typu. Teraz uważam, że na bardzo wysokim poziomie jest właśnie I Know What You Did Last Summer. Rije na głowy jakieś Bring Back Alice, które jest kompletnie koszmarne. Chciałam użyć brzydkiego słowa, ale tego nie zrobię. Myślę, że też wiele innych produkcji tego typu. Ja w sumie nie, nie siedzę w tym jakoś bardzo, ale naprawdę bardzo dobry Serial. Uważam, że też jest mało tego typu produkcji, więc cieszę się, że taka istnieje i że miałam okazję ją. Obejrzeć. Następnie na mojej liście znajduje się serial Wednesday. Jak pamiętacie, ja byłam na niego bardzo podekscytowana na wiadomość, że on nadchodzi. Byłam mega nakręcona na ten serial, ale ostatecznie on jest taki średni, może jakieś takie 6,5 na 10. No nie był jakiś zachwycający. O wiele bardziej podobał mi się właśnie Sandman. Podobało mi się w sumie to, że było dużo Edgara Alana Poł, bo jego jest bardzo dużo ostatnio w moim życiu. Tutaj też zawsze jakiś plus, aczkolwiek na tamten moment było go troszeczkę za dużo, bo i na uczelni, i w domu, wszędzie, później jeszcze na Eurowizji, naprawdę ten Edgar Allan Poe był wszędzie w tym sezonie. Następnie Władca Pierścieni. Pierścienie Władzy jest to produkcja chyba najsłabsza z tych wszystkich, które obejrzałam tutaj. Aczkolwiek chciałabym pochwalić przede wszystkim to jak ten serial wygląda, bo mi się bardzo podobały sety. One są rzeczywiście w większości w ogóle zbudowane, na przykład Kraina Elfów. Pałac Elfów jest rzeczywiście w dużej mierze zbudowany, czy tam nawet niektóre drzewa itp. To bardzo ładnie wyglądało. Na dwa pierwsze odcinki Musiał być chyba jakiś większy budżet niż na resztę. Zdecydowanie lepsze są te dwa pierwsze odcinki. One też są trochę głupiutkie. Nie oszukujmy się. Gdzie nasza główna bohaterka Galatriela postanawia przepłynąć w pław ocean mniej więcej. Jest to śmieszne dosyć. Zwłaszcza, że ten świat. Rzeczywiście zakłada to, bo gdyby to nie było. Ten serial nie trzyma się jakoś bardzo twórczości Tolkiena, więc gdyby to nie było powiedziane w serialu, że ona ma masę świata do przepłynięcia, to to by nie było aż takie głupie. Ta decyzja była głupia, ale to był dopiero początek głupich decyzji w tym serialu. Jeśli miałabym oceniać tak całościowo ten serial, był średni, ale równocześnie bardzo ładny. Dla mnie wizualnie. Główna bohaterka ma coś nie tak, nie wiem, z mimiką albo coś, nie wiem o co chodzi, ale ona tak dziwnie. Gra. Muszę sobie zobaczyć jakieś inne produkcje z nią, bo podobno ona jest całkiem niezłą aktorką. Dla mnie to była jakaś porażka. Nie chcę być jakaś taka bardzo krytyczna, ale naprawdę, co do samego faktu, że jest to taka lekka adaptacja, bardzo luźna adaptacja twórczości Tolkiena. Ja nie jestem taką Tolkieniarą, że będę krzyczeć, że, y, bo w naszej Biblii Tolkienowskiej to było inaczej. I w ogóle to mi się nie podoba ten serial, jest i jest głupi i chatfu tylko ja rozumiem, że to może być coś innego. Adaptacja, reinterpretacja to może być coś innego. I to nie musi być koniecznie złe. To, że coś jest inne, to nie znaczy, że jest złe. Mam nadzieję, że kiedyś ten taki radykalizm, ten absolutyzm w pewnym sensie troszeczkę przestanie obowiązywać. Chciałabym, żeby ludzie trochę luźniej podchodzili do adaptacji, a nie rzucali kamieniami w reżyserów, tylko żeby rzeczywiście rozumieć to, że to jest reinterpretacja. Co do samego. Mego pomysłu, w takim sensie, ja nie miałam zastrzeżeń, tak jak mówię. Dla mnie jakieś luźne adaptacje są ok. Tutaj jednak bardzo dużo zabrakło, jeśli chodzi o scenariusz. Ten serial jest nudny. Ten serial nie angażuje widza. W zasadzie to masz go dość aż do ostatniego odcinka. Ja na chyba dwóch odcinkach to w ogóle spałam, gdzie to było tak, że ja oglądałam co tydzień po jednym. Więc skoro ten serial potrafił to zrobić, chociaż ja jeszcze wtedy miałam wakacje, jaką się zaczął, no to. Grubo, nie polecam. No chyba, że lubicie sobie popatrzeć na ładne widoczki, bo dla widoczków rzeczywiście warto. A jeśli mówimy też o reinterpretacjach, to na mojej liście znajdował się także Witcher Blood Origin, czyli prawdopodobnie Wiedźmin, Rodowód, Krwi. Nie był to serial tak zły, jak były głosy. Zaraz po premierze. Ja oglądałam tak z tydzień po premierze, i sobie myślałam, Boże to musi być. O Okropne, koszmarne. Ja po prostu nie wiem, co oni tam wymyślili. Jak oglądałam, to szczerze powiedziawszy, nie. Większość osób się w ogóle spluła, że główna bohaterka to oczywiście musi być taka waleczna i coś tam. Fakt, dla mnie też już jest przemielony ten motyw, że ona jest taka silna, niezależna, samodzielna. U. Tutaj mi jakoś nie przeszkadzał. Ta bohaterka nie była jakąś najbardziej irytującą postacią na świecie. Mieliśmy ostatnio film o chronologii Star Warsów. Ja tam mówiłam, że główną osią jest w zasadzie Rey. Mnie Rey w pierwszej części tak irytowała. Naprawdę ona jest lepsza i umie władać mieczem lepiej niż chłopak, który się tego uczył przez kilka lat. Od mistrza Jedi. No jest to durne, bo ludzie mi czasem mówią, no wiesz, ale ona była taka silna w mocy i coś tam. Jaj, co mnie to obchodzi? pen też był silny w mocy i no nie. Zwłaszcza, że jak ona się później uczy walczyć, to jej idzie gorzej. Jaki to ma sens? Wracając do tego Wiedźmina, no to on był taki, okej, okay, nie był jakiś bardzo zły, nie był jakiś bardzo Dobry, był taki w porządku. Obejrzałam, nie będę za niego nigdy wracać, ale, ale obejrzałam i jakoś nie umarłam z żenady. Na mojej liście znalazły się jeszcze dwa seriale i jest to serial Andor, który udało mi się obejrzeć w te wakacje. Całkiem mi się podobał, w ogóle się popłakałam na ostatnim odcinku, bo ja bardzo, jestem bardzo emocjonalna w takich momentach yy, zrywu. Dla mnie walka o wartości, o wolność, jakoś tak zawsze mnie gdzieś wzrusza i tutaj ta scena końcowa, tak bym to powiedziała, naokoło, żebyście się nie dowiedzieli za dużo, żebym nikomu nie zaspoilerowała. Jedna postać mówi pewną rzecz, która mega wzrusza w taki nieoczywisty do końca sposób, bo myślę, że mogliście sobie teraz pomyśleć, że pewnie ktoś komuś miłość wyznaje albo co. Nie, nie chodzi mi o to. Ta postać ma świadomość yy, beznadziei swojej sytuacji i jest w zasadzie tak między stylą a charybdą i... Ojejku, no nie będę o tym mówić, bo się za chwilę wzruszę, a muszę jeszcze powiedzieć o jednym serialu i ustali To Be Watch na następny sezon. Na mojej liście było jeszcze Fade. Przeznaczenie Saga Wing, i jest to serial cudowny, który niestety został anulowany po drugim sezonie. Jestem tak zawiedziona, że to jest nie do powiedzenia w ogóle. Naprawdę. Tak mi jest przykro. Pamiętam, jak się dowiedziałam, jak zobaczyłam na relacji aktorki, która gra Muze, że dziękuję za wszystko, wasza muza. To miałam takie. So? Nie, nie. I zaczęłam, wiecie, doszukiwać się na jakichś portalach, na Instagramie samego serialu, i on został anulowany. jestem załamana. Ja jestem tak zawiedziona tą decyzją, bo ten serial tak mi się podobał. Jeszcze w dodatku, jeśli śledzicie mój drugi kanał, to wiecie, że ja jestem jedną z tych osób, która mega czekała na Rivuse, czyli na Rivena i Muze, i nie dostaniemy ich nigdy, tak naprawdę. Dostaliśmy tylko takie preludium, a oni mogli być tak. Tacy idealni po prostu w trzecim sezonie. To jak się zachowuje Riven w drugim sezonie, po prostu miód na serduszko. On jest takim caring boyfriendem, nie będąc boyfriendem. Ta relacja, która się między nimi zawiązuje, jest tak mega dobrze zagrana przez nich. Jest tak realistyczna, po prostu wierzy się w to, co się dzieje na ekranie. Wierzy się w to, że coś między nimi może być. I mi. Ta decyzja łamie serduszko i ja się obrażam na Netflixa za to. Nigdy im tego nie wybaczę. Mam nadzieję, że ktoś wykupi prawa do Wingsów i że będzie kiedyś jeszcze kontynuowany ten serial. Aczkolwiek obawiam się, że wtedy by była inna obsada, a ja chcę tą obsadę, bo byli cudowni. Nawet mimo tego, że nie lubię głównej bohaterki, to chcę ten serial zobaczyć. Chcę chociaż jeszcze jeden sezon, żeby to było domknięte wszystko. O, no, jestem tak zawiedziona. Naprawdę. Trasznie mi przykro, że anulowałam. Ten serial. I w taki sposób przechodzimy do y, Tubi Watcha na przyszły sezon. Szybciutko z tymi serialami będzie. Mam ich 10, czyli po dwa na każdą platformę, którą aktualnie posiadam. Zaczynamy od Prime Video. Tutaj chcę obejrzeć człowieka z Wysokiego Zamku w końcu, dlatego że się zabieram do tego serialu od kilku lat i nie mogę się zabrać. Serial ma 4 sezony, z czego każdy 10 odcinków. Oprócz tego na Prime Video dopisuję sobie tutaj koło czasu drugi sezon. Dalej nie. Nie wyszedł, więc chcę w końcu go obejrzeć, ale już zaczyna się we wrześniu, więc mam nadzieję, że się wreszcie uda. Na Disney Plus chciałabym obejrzeć wielkie nadzieje, które. Póki co mają jeden sezon, który składa się z sześciu odcinków. A oprócz tego chciałabym obejrzeć Persiego Jacksona. Jak on wyjdzie, zapowiedziano 8 odcinków pierwszego sezonu, więc ja czekam bardzo mocno na tę serię z Netflixa. Chciałabym obejrzeć niedoskonałych. Na razie jest i chyba więcej nie będzie. Jeden sezon, który składa się z 10 odcinków, oraz chciałabym obejrzeć Słodkie Magnolie, który ma 3 sezony. Każdy po 10 odcinków. Na HBO Max chciałabym obejrzeć Czystą Krew, która ma 5 sezonów po 12 odcinków i 2 sezony po 10 odcinków. Oraz chciałabym również obejrzeć Sukcesję, która ma 4 sezony po 10 odci odcinków. TVP VOD, Genialną Przyjaciółkę, która składa się z 2 sezonów po 8 odcinków. Oraz chciałabym obejrzeć Erynie, których póki co jest jeden sezon, składający się z 12 odcinków, ale wydaje mi się, że z tego, co gdzieś tam czytałam, że to będzie. Tyle, że to będzie tylko 12 odcinków i nie będzie kontynuacji. Jestem bardzo ciekawa tego ostatniego serialu, zwłaszcza. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za to, że tutaj byłeś, byłaś, drogi widzu, słuchaczko, słuchaczu, yy, i mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym i pa!